Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc marzec 2023. Kochani, sprawdzimy ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne, no i bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Tam zamieściłam zdjęcia wraz z opisami, także warto przeczytać sobie o właściwościach tychże kamieni, no i dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas Was będzie chronił jak osobisty amulet. Moje drogie, kochane wagi, sprawdźmy, z jaką energią wchodzicie do miesiąca marca. Wagi. Tutaj mamy giermka mieczy, kochani, czyli generalnie takie logiczne, analityczne myślenie. Wy jesteście w swojej energii, bo miecze są z trygonu powietrza, czyli generalnie będziecie tutaj się mocno zastanawiać nad czymś, będziecie w coś analizować, będziecie bardziej logicznie, bardziej chłodno do czegoś podchodzić. Też nie dacie się nikomu oszukać. Ja myślę, że tutaj będziecie po prostu mieć wyostrzony umysł, będziecie wszystko sprawdzać, zanim cokolwiek podpiszecie, zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję związaną z Waszym życiem, czy też zawodowym, czy uczuciowym, to po prostu przyjrzycie się czemuś dwa razy, tak? Nie wejdziecie w coś od razu, na hura, na hop-siup, tylko będziecie tutaj mocno rozmyślać, kontemplować, analizować, zastanawiać się, czy to w ogóle Wam się, kochani, opłaca. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, tu mamy kartę kochanków, czyli decyzję, kochani. To może być właśnie sytuacja związana z pracą, na przykład ze zmianą pracy. Jeżeli czujecie się niedoceniani w obecnym miejscu, jeżeli czujecie, że czas na zmiany, no to będziecie tutaj, kochani, podejmować decyzje. Ja myślę, że one będą mocno przemyślane, że to nie będzie takie na hura. Możecie otrzymać nową propozycję pracy, możecie się sami zacząć zastanawiać, czy nie lepiej byłoby coś zmienić, bo ta praca nie przynosi Wam perspektyw, rozwoju. Chcielibyście w końcu zacząć coś nowego, z nowym zapałem, z nową weną. Także tutaj, kochani, będziecie myśleć nad zmianą. Jeżeli na przykład zastanawiacie się, czy ktoś Wam przedłuży umowę, to może być taka sytuacja, że w połowie miesiąca będzie trzeba się za nową pracą zacząć rozglądać. To oczywiście nie dla wszystkich, tak? No bo wiadomo, czytanie jest ogólne. Nie każda osoba spod znaku wagi będzie w tej samej sytuacji, w tym samym położeniu w danym momencie, ale ja tu widzę właśnie jakieś podejmowanie decyzji. Może Wam brakować pieniędzy w tym miesiącu, możecie się po prostu rozglądać też za drugą pracą. Czyli rozdzielać energię pomiędzy dwie różne prace, żeby po prostu więcej zarobić. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Sprawiedliwość, karta wagi, Wasza karta. No kochani, tutaj będziecie faktycznie rozważać wszystkie za i przeciw. Tutaj będą decyzje podejmowane w tym miesiącu. Dużo takiego wahania, dużo analizowania. Będziecie ważyć na szali, co Wam się bardziej opłaca, w co się bardziej opłaca zainwestować, wejść, tak? Czy zmienić pracę, czy nie, czy podjąć się drugiej pracy, czy też nie. To będzie taki miesiąc pełen wahań. W ogóle w marcu, kochani, będziemy mieć kalendarzową wiosnę, więc też taka nowa energia się nam szykuje. Nowy zapał, chęć do działania, chęć do zmian. Więc ja myślę, że Wy po prostu będziecie chcieli coś zmienić radykalnie w swoim życiu i dlatego też dłużej Wam zajmie zastanawianie się nad tym. Czy to jest dla Was dobre, czy warto w to zainwestować, czy warto po prostu tutaj zaryzykować. Dom, rodzina, karta maga. No i wszystko leży w Waszych rękach, kochani. Wy jesteście kreatorem swojego życia. Wy tutaj o wszystkim będziecie decydować. Tak naprawdę przejmujecie w tym miesiącu pałeczkę. Przejmujecie pałeczkę i ruszacie do działania. Wy macie wszelkie narzędzia ku temu, żeby cokolwiek zmienić. Także tutaj będziecie działać. Może być tak, że Wy po prostu zmienicie pracę, zmienicie miejsce zamieszkania, będziecie chcieli z rodziną gdzieś wyjechać, osiąść się w nowym miejscu. I to właśnie będzie związane ze zmianą pracy, ze zmianą życia, dotychczasowego stylu. Będziecie po prostu się pakować i wyprowadzać. Tu są radykalne zmiany, kochane wagi.
Wy bierzecie życie w swoje ręce. Wy po prostu podejmujecie teraz takie naprawdę dorosłe, mądre decyzje w oparciu o to, co po prostu wcześniej się zadziało, co się wydarzyło w waszym życiu. Jeżeli tutaj nie macie rodziny, a kogoś poznaliście, to będziecie myśleć nad wspólnym zamieszkaniem, być może nad przeprowadzką do partnera, do partnerki. I zobaczmy tutaj karta Rydwanu, oczywiście, kochani. Oczywiście, tu są przeprowadzki, tu są wyjazdy, tu są bardzo ważne decyzje w tym miesiącu. To jest miesiąc konkretnych działań, konkretnych zmian, i przede wszystkim będziecie zastanawiać się, w co wchodzicie. Nie podejmiecie decyzji od razu. Tu będzie wszystko przemyślane. Osoby samotne mogą poznać kogoś w podróży, podczas wyjazdu, podczas przemieszczania. Jeżeli zmieniacie pracę, to przy nowej pracy poznacie nową osobę. Tu przy Was widzę mocno raka i bliźnięta, kochani. Takie osoby się mogą pojawić. Powiem Wam tak, naprawdę, przy nowej pracy widzę nową miłość, nowe zakochanie. To się może zacząć od flirtu, od romansu. Natomiast to będzie związane właśnie z nową pracą. Tu też panna zodiakalna mi się pojawiła. Wy będziecie nad czymś pracować. Jeżeli macie dzieci, to one będą dla Was bardzo ważne. Też pod ich kątem będziecie patrzeć, na przykład, jeżeli ma tu być jakaś przeprowadzka, no to wiadomo, że to się wiąże ze zmianą przedszkola, szkoły też, tak? Więc będziecie również patrzeć na dobro waszych dzieci, żeby też one za bardzo na tym nie ucierpiały, no bo wiadomo, zmiany są trudne. Nie każdy jest na nie gotowy w życiu. Wiadomo, że jedyną stałą rzeczą w życiu właśnie jest zmiana, ale dzieciom czasami trudniej jest się po prostu przestawić, tak? Zmienić przyjaciół, otoczenie, szkołę. Natomiast tutaj widzę przeprowadzki związane właśnie stricte z pieniędzmi, z nową pracą. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, kochani, uważajcie na stresy, na właśnie takie przeciążenia. No i tu też będziemy mieć przesilenie, tak? Zimowo-wiosenne, więc też, kochani, może to się odbić po prostu na zdrowiu, bóle migrenowe, jakieś bóle głowy po prostu z tym związane. Także zwróćcie na siebie uwagę. Podróże szóstka buław, no wyjdziecie po zwycięstwo. Tutaj, jeżeli kochani, jakakolwiek podróż będzie w tym miesiącu, to idziecie po zwycięstwo, będziecie zadowoleni. Wy wyjeżdżacie, wy się przeprowadzacie, wy zmieniacie pracę, ale to prowadzi do zadowolenia, do zwycięstwa, do sukcesu. Tą zmianę, którą w tym miesiącu zainicjujecie, ona pokaże Wam, że było warto po prostu. No i na pozycji pracy macie kapłankę, czyli kochani, użyjcie swojej intuicji. Jeżeli czujecie, że to jest czas na zmiany, że to jest ten czas, gdzie po prostu trzeba coś zrobić w swoim życiu, trzeba chwycić za stery i po prostu no, popłynąć tym statkiem przed siebie, to kochani, trzeba tak zrobić. Czasami po prostu takie zmiany są bardzo dobre. My też nie możemy długo tkwić w jednym miejscu, tak, jeżeli nie czujemy się tam szczęśliwi. Trzeba podjąć taką konkretną decyzję i zacząć działać. I wy widzę, tutaj dużo zmian macie w tym miesiącu. To są przeprowadzki, tu są zmiany pracy, też możecie kogoś nowego poznać do relacji, jeżeli jesteście singlami. I oczywiście, że tak, bo z otoczenia przychodzi as buław. Nowy romans, nowa miłość, nowa szansa na zakochanie się. Dużo ognia, dużo pasji, dużo namiętności. Chemia, fizyczność, kochani, i nowa szansa na poznanie kogoś naprawdę intrygującego. Możecie też poznać jakiegoś lwa czy strzelca w tym miesiącu, ale to przy podróży. To może być podróż właśnie jakaś taka zawodowa, bądź też właśnie w celach relaksacyjnych. Macie szansę kogoś ognistego tu poznać. Ja też dla niektórych w podróży służbowej widzę romanse. Wejście w jakiś romans z kimś z pracy, bo tu mamy giermka buław, czyli jako jegoś ognistego mężczyznę, który może no, po prostu zawrócić Wam w głowie. Tu się może zacząć bardzo, bardzo ognisty romans przy pracy. Jaka jest rada? Czwórka buław, kochani, no ryzykujcie, podejmujcie decyzje, to są nowe możliwości, czas działania, tu też barana widzę. Ja myślę, że po prostu, kochani, jak wejdziecie w nowy romans, to on będzie tak szybki, tak ognisty, tak namiętny, wy się tego nawet nie spodziewacie i to się może przerodzić w przyszłości w coś trwałego, bo jeżeli wy nad tą relacją popracujecie, to ona przyniesie wam w przyszłości spełnienie uczuciowe, zadowolenie, miłość, no i przede wszystkim budowanie rodziny. Tu dla osób samotnych ewidentnie pojawia się nowa osoba, i tak jak mówię, to się zacznie od romansu, ale może przerodzić w stabilny związek.
Dlatego zapraszam do czytań prywatnych, bo wtedy mam wgląd w Waszą osobistą sytuację i jestem w stanie powiedzieć dużo więcej. Zobaczmy kartę wyroczni dla Was na ten miesiąc. Ty oraz Twoi bliscy jesteście bezpieczni. Także karta zapewnia, że cokolwiek by się nie działo, jesteście bezpieczni, możecie, kochani, działać, nie bójcie się podejmować decyzji, nie bójcie się ryzykować. Pamiętajcie, ja zawsze powtarzam na kanale, jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zapraszam do czytań prywatnych, do usłyszenia.